Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami z domu. Właśnie czekam na moją żonę, ponieważ poszła na trening personalny. Ja zostałem z Edziem sam. Edzio poszedł spać w końcu, słuchajcie. Bo kurde, dzisiaj podejść do drzemki było naprawdę dużo. W końcu poszedł na drzemkę. Teraz mam chwilę dla siebie. Ogarnąłem się, uprasowałem t-shirt, żeby pięknie wyglądać. I przed tym oczywiście, jak zaczniemy, serdecznie zapraszam do wspólnego uśmiechu. Bardzo było dużo komentarzy na temat tego, na temat moich paznokci. Słuchajcie, jednym to się może podobać, drugim może się to nie podobać. To są moje paznokcie, ja się z tym dobrze czuję. Jak mi to odpowiada, to mi to odpowiada, po prostu. Nikomu tym krzywdy nie robię. To są tylko moje paznokcie, które nie są w żaden sposób inwazyjne dla żadnego innego człowieka, oprócz mnie. Możecie sobie pisać, jak najbardziej. Były też nawet obraźliwe komentarze. No ale trudno, takie życie. Słuchajcie, czekam właśnie na bardzo ważną przesyłkę, ponieważ za chwilkę kurier przywiezie coś bardzo, bardzo ważnego, o czym już dłuższy czas marzyłem. Ale to, co przywiezie, to za chwilkę zobaczycie, bo powinien być dosłownie za momencik. Paczka, słuchajcie, na którą czekam, właśnie idzie. Odbieram ją od kuriera. Muszę też mu pokazać, co dostał Edzion od mojej koleżanki. Kurteczka z napisem Edzio, tutaj. I z tyłu ma ciasteczkowego potwora. Z napisem Hell yeah. Super jest ta kurtka. Idealna będzie. Może na jesień już? Kto wie? Chyba troszeczkę za duża będzie. I to jeszcze jest napisane Burn. Piękna. Dziękuję bardzo. Tutaj Wam oznaczam moją koleżankę, która robi właśnie takiego typu kurteczki i bardzo, bardzo polecam. Również robi dla dorosłych, więc polecanko. A tymczasem idzie paczka. Jest to, słuchajcie, duża paczka, którą teraz rozpakujemy. Ja sobie tylko tutaj ustawię Edzia. Edzia, słuchajcie, poszedł na drzemkę i śpi cały czas. Troszeczkę dłuższą ma drzemeczkę. A my w tym czasie rozpakujemy tę oto paczkę. Paczka przygotowana dla kogoś do pomocy. Rzeczy, które wysyłamy jako pomoc. Jest to wózek ze wspomaganiem, czyli na przykład będzie on sam się bujać dzięki aplikacji, ustawiamy i on się sam buja, jak na przykład jesteśmy w restauracji, albo pomaga Wam w prowadzeniu na przykład pod górę, po piasku. W ogóle świetna sprawa. Koła. Tylnie koła. Czyli skórka. To wszystko takie, wiecie, modułowe. I po prostu później tego będziemy używać również do spacerówki. Więc im młody będzie starszy, to będzie cięższy. A nam będzie łatwiej go wozić. Jest ten wózek troszeczkę cięższy, ale... Tutaj mamy baterię i naprawdę, słuchajcie, słyszeliśmy od ludzi, którzy używają Iprema, że na przykład zabierali go na plażę i na prostu po plaży sobie jechali bez żadnego problemu, że jest naprawdę świetny pod tym kątem. Nie jest to bardzo cięższy od tamtego. Ok, bateria wpięta. Tutaj oczywiście standardowa blokada. O! Bateria jest full naładowana. Gondola wpięta. Mamy tutaj opcję o bujania. Czekajcie, muszę zablokować. Półka też trzeba zablokować. Hop. I hop. Okay. Lecimy.
kurde. Ale jazda. Ty, no sam się buję. Tryb kołysania, czekajcie. Można sobie tutaj ustawić, jak długo ma się kołysać. Dobra, tutaj zatrzymujemy. Kołysanie. Tutaj można sobie ustawić 30 minut, na przykład kołysania. Ustawiam sobie 30 minut kołysania. Bach. Aż to jest fenomenalne. Edzio kocha być bujany, więc to jest dla niego funkcja po prostu idealna. Serio. Zatrzymujemy, stop. Hop. Ok, i on nam po prostu pomaga wjeżdżać, pomaga nam podjeżdżać i możemy sobie też włączać opcję bujania, kołysania. Kołysania tak naprawdę. Jakby to powiedzieli starsi ludzie, czego to ludzie nie wymyślą? Serio, naprawdę, coś nie nadzwyczajnego. Coś, co mnie po prostu rozwala i cieszę się, że mamy teraz Ipriama, z którym będziemy mogli polecieć na wakacje, na które lecimy, z którym będziemy mogli sobie więcej spacerować, z którym będziemy mogli wchodzić w miejsca, w których normalnie byśmy nie weszli, ponieważ ten wózek będzie nam na to pozwalać, ponieważ będzie nam o wiele łatwiej przyjeżdżać przez różne przeszkody. Jest dobrze. Ja sobie tak się jaram, po prostu jak dziecko małe, serio. Coś pięknego. Słuchaj, jesteś. Fajnie, co? Zobacz. Pierwsza kontuzja prawdziwego sportowca, prawdziwego treningu siłowego. No ale naprawdę. Mogę byś sobie prasować tą koszulkę. O Jezu, Jury, a... ja wyprasowany, a ty... I teraz się wygnieciuch taki. Ale zobacz, po roku, jaka jakość. No jakość niesamowita. Zobacz, rok czasu. To naprawdę noże. Bardzo fajnie to wygląda. To wygląda jak nówka. No wiem, że jest pogodzony, bo z szafy takie wymiętolone wziąłem. Ale jest super. Ale słuchajcie, mam co powiesz na temat wózka jeszcze? Ja mam kontuzję tej... Chciałam powiedzieć kostki w ręku. Nadgarstka. No. Zobacz. No. Ale oprócz tego... Idzie, tak? Białko wypi. Juru, ja nie lubię jeść tak rano. Wiesz, on jest... 12. Super. Super, co? Sprawdzimy go w warunkach ekstremalnych i już niebawem. Chciałam Ci powiedzieć, że jak będziemy teraz na wakacjach naszych... I też sprawdzimy jak samolotem, no. To była taka akcja, że... Znaczy będzie taka akcja, że mieszkamy w domu na takim terenie, gdzie jest podobno trudno z wózkiem. To nam pomoże. No. On podobno też świetnie jest na plaży. Tak, sprawdzimy to wszystko. I będziemy Wam dawać znać na bieżąco. Kontuzjowana moja sportowczyni. Piękny ten kocyk. Co się chciała jeszcze powiedzieć? Nie, bo no, chciałam właśnie powiedzieć a propos takiej, taka rozkminka wózkowa, no. Że na przykład ten wózek Koja od Cybersa, no. Który wzbudzał wiele kontrowersji, bo wszyscy pisali, dlaczego wozimy Edę w spacerówce, ale to jest spacerówka, która ma możliwość położenia dziecka. To stosowana też do małych dzieci. Do takich właśnie... Babybornów. Babyborn. Ale Koja jest super na taki krótki wyjazd. Wiecie, na przykład, no nie wiem, no byliśmy teraz tydzień w Madrycie i był idealny kompaktowy wózek, ale jak wylatujemy na miesiąc, no to jednak nie wiadomo, że Edziowi będzie wygodniej w takiej gondoli niż w tym Cybexie Koi. Tutaj też spokojnie może iść na drzemkę w takim wózku. Tak. Oczywiście tam też, no ale nie przez miesiąc. Tak, to nie było dla niego aż... Znaczy, to jest spoko, ale to nie jest to tak... To jest wózek taki typowo wyjazdowy. Tam będziemy więcej czasu spędzać też na dworze. Tam będziemy spędzać bardzo dużo czasu na zewnątrz. Tam prawdopodobnie też będziemy dużo chodzić. A wiadomo, że taki wózek ma zdecydowanie lepszą amortyzację. Koja też ma spoko amortyzację, ale nie można oczekiwać od wózka, który się składa jak torebka, że będzie tak samo jak, wiecie, taka duża gondola. Ja się tym jaram strasznie. A z uwagi na to, że jednak i lecimy na długo i bardzo długo nas nie będzie i będziemy w różnych miejscach po prostu, to chcemy mieć wózek, w którym po prostu Edziowi będzie bardzo wygodnie. Tak jest. A w tym będzie mu wygodnie. W tym będzie po prostu mu wygodnie. W tym plus mamy teraz jeszcze wspomaganie, to już w ogóle. On też lubi tu na brzuszku leżeć, bo widzi. W tamtym nie lubi, bo nie widzi. Tak jest. A tutaj jednak da się to wszystko pozdejmować. Tylko trzeba jeszcze materac wziąć od Twojej mamy. Dbało od siebie, wszystko ci się wydarzyło, tak? Ty jesteś nauczony, że chcesz spać, to idziesz spać, a nie, że ktoś coś jeszcze robi, tak? Czyli dalej bawcie się rękami. I słuchajcie, musimy zacząć się niestety pakować już teraz. A to dlatego, że w czerwcu musimy to zrobić, ponieważ w lipcu wyjeżdżamy praktycznie na cały miesiąc, zostanie nam kilka dni na przeprowadzkę.
I żeby to wszystko dopiąć, to naprawdę będzie sztuka. Na początku będziemy robić w ogóle tak, że nie będziemy się tak od razu pakować, tylko na początku posprawdzamy, co bierzemy, czego nie bierzemy, z czego, co będzie nam potrzebne, co nie, żeby na siłę nie zabierać wszystkiego, bo to jest najgorsze, co może być, zabierać wszystko po kolei. I uważam, że trzeba to mądrze zrobić, ponieważ żeby nie zagracić kolejnego miejsca, gdzie będziemy mieszkać. Jadę, słuchajcie, nakarmić kota mojej teściowej. Mama Ewy wyjechała, więc ja mam dzisiaj taki obowiązek. A przy okazji zabieram was ze sobą. O, tutaj jesteście. No, superancko. Naprawdę nie mogę, słuchajcie, już się doczekać przeprowadzki. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak mi będzie się mieszkać w nowym miejscu, bo będzie to dla mnie wszystko praktycznie nowe i szczerze wam powiem, że naprawdę jaram się niesamowicie. Muszę wam powiedzieć, słuchajcie, że właśnie się zbieram wysyłać paczkę. To jest jedna paczka, którą wysyłamy zwyciężczyni. Ja jeszcze wysyłam moje paczuszki, słuchajcie, z Madrytu, bo jeszcze ich nie wysłałem, bo prezenty zostały... pojechały gdzie indziej po prostu i musiałem je odzyskać. A to jest paka. To jest ścieżka, którą wysyłamy rzeczy Edzia do... do kogo właściwie? No nieważne, no do kogoś wysyłamy. No. Tak jest. Będziemy tu opowiadać. Tak. No ta paczka jest naprawdę solidna. Więc ale ja napisałam tej dziewczynie, że to strasznie dużo rzeczy, bo ja się nie spodziewałam, że tak dużo ja nazbieram. No zbierałaś. No więc naprawdę solidna paka i wysyłamy... Tak, to zobaczymy Edziu prezent, wiesz? Odejdzie prezent dla innego bobaska, tak? To jest dla twojego kolegi internetowego, wiesz? No. Edwardzie, czy ty puszczasz tatę dzisiaj? Tata może wyjść? Pozwalamy tacie? Tak. Okej. Okay. Możesz wyjść, syn ci pozwolił. Syn ci pozwolił. Ale może... Jak się patrzy na paczki. Co to jest? Co takie duże? To nie dla ciebie wyjątkowo. Nie dla ciebie wyjątkowo. Dobra, słuchajcie, uciekam. Zabierzesz aparat, kochanie? No nie wiem, nie wiem, pomyślę. Zobaczcie w ogóle Edward. Edward, jakie ma w palmy. Boże, Edziu, ty słodko wyglądasz. Edward ma takiego rampersa w palmy. Dostał od cieci Asi. Super, super. Mogłabym, ale nie muszę. Wczoraj w FIFA jak było? Opowiadaj. Honorowa jedna bramka chyba była. Co ty gadasz? Jak ty zostałeś z trzema albo czterema bramkami? Dobra, ale w drugim meczu też był... No, co ty gadasz? Nie liczą się chęci. No właśnie. Nie liczy. To teraz idziemy na trening siłowy, idziemy na siłownię. Zabieram młodego na siłownię i ciśniemy dzisiaj. Dzisiaj mamy dwójkę dzieci. Dzisiaj mamy dwójkę dzieci, naprawdę. Dzisiaj ale mamy... młody tak pomaga przy naszym... Tak, to jest bardziej nam pomaga niż my jemu, no dokładnie. Więc lecimy zrobić sobie trening wspólny. Jedziemy, będziecie wszystko boleć, ostrzegam. Nie ma szans. Nie ma szans, mówisz? Może będzie nie wszystko, a będzie jakieś 70% bola. Dobra, okej. Okay. Ale będzie dobrze, damy radę, fajnie. Mocne triki. Gdzie się tego nauczyłeś? Jest dobrze, nie? Dobrze. Idzie dobrze? Bardzo. Jak klata? Czujesz, że puchnie? Nie. Dobra. Wujek leci ze stówką. Jak będzie? Picobello? Możesz na przykład na siłowni. Teraz jesteśmy. Możesz stanąć za mną. Tutaj. Tak. Jakbym miał na przykład taką ostatnią, nie dałoby mi wejść. To delikatnie, ciut. To najmniejsza siła tak naprawdę. Nie tak, że wiesz, tylko delikatnie i to już mi mega pomaga. Więc dalej. Lecimy. Opa.
właśnie podejść do tego tak w ten sposób, że 7. Dobrze! Ale musisz się opuścić na tych rękach. Zobacz, pokażę ci. Słuchaj. Ja też nie umiałem się tak pociągać. Ja musiałem pociągnąć tak 120 kilo. Ja i tak jeszcze nie robię tego dobrze. Są, wiesz, na takim prostym chwycie, tu się wiesz, tak pociągają bez problemu. To jest w ogóle źle bajka. Dobrze! Jeden jest. Jest piątka. Super. Tak jest. Lecimy. Pokaż, gdzie pobierasz? Tutaj? Hop, pociągnij w dół. Pociągnij, hop. Hop, tak. Czujesz podejmień. Do końca, jeszcze. Wyprostowanie, tak? Tutaj, hop, łokieć w miejscu. I znowu do dołu. Hop. Łokieć. Tak, do dołu. I do dołu. Super. I do dołu. Super. Bailando. Chyba nie wiesz. Brzucha nie ma. Było i nie ma. Było i nie ma. Czuję się tak, słuchajcie, z Wiktorem, jakbyśmy byli... Jakbym był już ze swoim synem. Tak, wiecie, już starszym. Fajnie. Mogę sobie poczuć to, co będę mógł czuć za ileś tam lat. Sobie młodego traktuję jak tego młodszego bociaka. I... Nie łok się nie ruszaj. O tak, super, no i hop, plecy prosto. Nie godzimy się. Kiedyś ktoś też mnie uczył, teraz ja delikatnie podpowiadam. Fajnie, fajnie, że z młody ze mną chciał iść na siłownię. Ojciec jego nie chciał iść na siłownię, ale młody jak najbardziej już tak jeździ na krosie, więc fajnie jest mieć to ciało sztywniejsze jak się jeździ, tak? Żeby była siła. No. Widzicie, człowiek schudł i może inspirować młodsze pokolenie. Trening, słuchajcie, zrobiony. Jak się czujesz? Zmęczony trochę, czy nie? Przez git? 60%, 50%. To ledwo wyciskałeś cokolwiek. Było dobrze. Dobrze było? Zobaczymy jutro, jak cię brzuszek. No dobra, wchodzimy, wchodzimy. Zobaczymy, jak jutro brzuch cię będzie. Dasz mi znać? Nie. Triceps się będzie boleć, nie? A brzuch nie? Bo słabo robiłeś. Jakbyś robił tak, jak ja pokazywałem. No bo ty jesteś zaawansowany. Zaawansowany jestem? No dobra. No. Chodź tutaj. Czuję się jakbym szedł z Ewą. Zawsze skończy nie w tą stronę. Nie powiem wam, że super, naprawdę, zrobić z młodym trening. Fajnie, że mogłem, tak można powiedzieć, delikatnie zarazić młodego siłownią. Wiecie, siłownia nie jest najciekawszym sportem świata. I to jest taki sport bardzo taki monotonny, można powiedzieć. Ale ja na siłowni mam coś takiego, że po prostu oczyszczam sobie głowę. Zakładam sobie słuchawki i oczyszczam sobie totalnie głowę. I to jest piękne. Naprawdę, to jest świetne. Akurat jeśli chodzi o siłownię. Każdemu z was polecam. Nawet w końcu zrobiłem trening 3 dni, nie lubiłem treningu, bo czułem się po prostu fatalnie. Naprawdę, tak jestem przyzwyczajony już do rutyny treningowej. Uwaga, wróciliśmy. Kupiliśmy śniadanko. Ewa, oceń. Panowie robią śniadanie, tak? Dzisiaj? Tak, oceń, właśnie. Najważniejsze są pomidory, moi drodzy. To jest taki satysfakcja. Są pomidory. Super, elegancko. Obiektyw uwalony. Słuchajcie, twarożek zrobiłem z szczepioreczkiem oczywiście, robimy szparagi. Na początku szparagi gotujemy, później podsmażamy je na patelni, na masełku klarowanym. Tu się umyją w tym miejscu. Gadają z sobą, to niesamowite. Idę! Coś mi się nie podoba. Tutaj się robi szparagi. Witam. Tak jest. Jedzonko jest zrobione, mamy też szparagi, mamy jajeczniczkę, mamy twarożek, mamy chlebek jeszcze do tego, żytnie na zakwasie. A to jest, słuchajcie, cały jak czas... Jak było z tym ej? Jak było z tym ej? Jak było z ej? Niesamowite. To mnie tak wyszczula, słuchajcie, że to szok po prostu. Niesamowite. Ej! 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 To mnie po prostu tak rozczula, że mi się płakać chce po prostu, naprawdę. Bardzo miło spędzony czas. Super, że wpadli do nas właśnie nasi przyjaciele z dalekich stron, z Tarnowa. Mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Jeśli się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, będzie mi niezmiernie miło. Ja już się z wami widzę na kanale w środę.
albo w sobotę. Będą filmy pojawiać się na pewno dwa razy w tygodniu, bo chcę wrócić do tej regularności, ale jest troszeczkę mi ciężko z tą regularnością, ponieważ wszystko inne mnie zawsze rozprasza, ale postaram się, żeby być przynajmniej dwa razy w tygodniu, czasami będę trzy razy w tygodniu, ale dwa razy w tygodniu to na pewno będę, więc do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Salut. Ciao.